No dzisiaj ciężki mecz z Krakowem. Krakowia gra fajną piłkę i ciężko się z nimi grało. Dużo sił włożyliśmy w ten mecz. No różnie, no ale i tak się zdarza. No, my tam już byliśmy schowani z tyłu, czekaliśmy na swoje szanse i no, udało nam się strzelić trzecią bramkę. Fajny mecz graliśmy u siebie. Później teraz też w miarę fajnie to wyglądało, a przegrywamy w dużym stosunku bramkowym, więc i u siebie, i tutaj, więc na pewno to boli i musimy pracować nad obroną, bo to jest chyba nasz taki główny minus. Że my mogliśmy wygrać i no, przez fart może ktoś inny wygrał, no ale moim zdaniem też trochę zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Na pewno Krakowia też miała swoje możliwości i grała dobrze w piłkę, ale moim zdaniem to jest zasłużenie, można powiedzieć, że wygraliśmy. No tak, w końcu, bo ostatni mecz z Lechem chyba żadnej. Z Lechem tam trochę więcej, ale no fajnie, że coraz też lepiej gramy i myślę, że będzie coraz lepiej. Nie mierzyłem, bo trenerzy mi zawsze podpowiadają, żebym coś innego spróbował, no i koledzy też na treningach, no i tam próbuję i tu się akurat udało w meczu. Dobry wieczór. Przede wszystkim należy pogratulować drużynie z Chorzowa zwycięstwa. Na pewno w niełatwych okolicznościach, bo jeżeli się grało jednego zawodnika mniej, to na pewno nie jest łatwo spotkanie wygrać. No cóż, ten mecz nam się ułożył bardzo dobrze, bo po dobrze rozegranym stałym fragmencie gry szybko objęliśmy tutaj w Chorzowie prowadzenie i wydawało się, że mamy w miarę grę pod kontrolą. Potem rzut karny troszeczkę zmienił to oblicze spotkania, bramka, którą Ruch Chorzów strzelił na 2-1. Wydawało się, że z kolei ułatwi grę zawodnikom z Chorzowa. Ale później ten gol, który myśmy zdobyli na 2-2 i czerwona kartka jak gdyby spowodowała sytuację taką, że można byłoby pomyśleć, że grając o jednego zawodnika więcej będzie się grało lepiej. No i kwestią czasu jest, kiedy się tutaj zdobędzie bramkę. Ale w naszej grze dzisiaj mnożyły się błędy indywidualne. Brakowało takiej determinacji, co szczególnie było widać w sytuacji, kiedy graliśmy o tego jednego zawodnika mniej, że nie poszliśmy za ciosem, nie potrafiliśmy skutecznie zamknąć rywala na jego połowie i stwarzać sobie dużo sytuacji bramkowych, z których być może którąś byśmy zamienili na następne gole. Natomiast dawaliśmy się czasami zaskoczyć kontrami. Po jednej z takich kont był stały fragment gry, który Ruch Chorzów zamienił na trzecią bramkę i skutecznie tego wyniku bronił do końca i w mojej ocenie zasłużenie dzisiaj tutaj odniósł zwycięstwo. Dziękuję. Ja jestem preśćasny, lebo dzisiaj my wygrali najcięższy, a najważniejszy mecz w tym sezonie, lebo ta tabelka nie klame, a pri zisku 3 punktov nás to katapultovalo na 6. pozíciu. Keby sme dnes neboli vyhrali, boli by sme sa museli orientovať na spodok tej tabelky, ale musím znovu vysloviť kompliment na celú družinu. Bardzo, bardzo valčili, tak sa valčilo prvú osmienku. Byl to veľmi ťažký meč, lebo vieme, že Krakovia je bardzo silná na pivke. Ťažko sa proti ním bráni a tá prvá púka byla taká, že sme ju dobre nezvládli. Možná sme chceli hrať niečo iné, čo sme hrali potom v druhej púlke. V druhej púlke sme trošku zmenili ten systém, aj spôsob defenzívy a bolo to už potom lepšie a vyhrať proti Krakovi o desiatých pivkážech, tak to je bardzo vážne a ja si myslím, že za ten výkon, čo dnes odviedli pivkáži, si zaslúžia nielen 3 body, ale aj to, že sú v tej prvej osminke. No, to isté, ale patrí pivkážom. Ja tak po meču som sa poďakoval pivkážom. Ja im môžem len pomôcť, ja môžem celý týždeň s nimi trénovať, môžem im dať nejaké informácie, ako majú hrať, ale tá hra na boisku už je v rukách a v nohách pivkážoch. A oni to odohrali fantastične, takže mohli vyvolávať kibici každé imia toho našeho pivkáže, takže by si to boli určite zaslúžili. Nejde o meno, nejde o trenera Kociana, ide o celú družinu. No, ono sa to dobre počúva, tak to je jasné.